Odcinek powstał przy współpracy z Answer.com, marką, która razem z Tobą poszukuje lifespiracji. Marzenia się nie spełniają. Marzenia się spełnia. W życiu miałam wiele marzeń. Chciałam przejechać rajd Dakar, chciałam zdobyć koronę ziemi, marzyłam o tym, żeby podróżować na krańce świata, chciałam założyć własną fundację. No i wszystkie te marzenia zrealizowałam. Ale są też takie, które wciąż czekają w kolejce. Wiem jedno. Trzeba mieć odwagę marzyć z rozmachem i trzeba mieć odwagę potem te marzenia realizować, wcielać je w życie. Do dzisiejszej, bardzo wyjątkowej rozmowy, bo z okazji trzecich urodzin Fundacji Unaweza, zaprosiłam też wyjątkową kobietę, która jest dobrym duchem naszej fundacji. Kobietę, która udowadnia, że niemożliwe nie istnieje. Że można być księgową, a potem zostać jedną z najbardziej uznanych fotografek w Polsce. Droga wyboista, ale możliwa do pokonania. Marta Wojtal, zapraszam. Zanim została fotografką gwiazd, była księgową, menadżerką w nocnym klubie, hostessą czy kelnerką. Pierwszą pracę zaczęła jeszcze w liceum. Musiała szybko dorosnąć, bo też szybko została mamą. Miała zaledwie 17 lat, gdy zaszła w ciążę. Dziś ma 36 lat, dwójkę dzieci i w portfolio takie nazwiska jak Robert Lewandowski, Iga Świątek, Mike Tyson czy Josh Hartnett. Ja również mogę pochwalić się kilkoma zdjęciami wykonanymi przez Martę Wojtal, jedną z najbardziej wziętych fotografek w Polsce. Czujesz się wystarczająca? Bardzo. Wczoraj, wiesz, idę sobie na planie, na którym byłam z taką dziewczyną. Dopiero co ją poznałam. Tak idziemy, rozmawiamy i ona mówi do mnie tak, ty to chyba lubisz siebie, co? Ja mówię, kurde, bardzo, naprawdę widać to. Ona mówi, Jezu, to aż od ciebie bije. Świetne. No. Jaki to komplement jest. Ogromny i to jeszcze od kobiety, wiesz. Aha. Bardzo. Ja nie wiem, czy to można tak głośno mówić o tym. Można, no właśnie o to chodzi. W dzisiejszych czasach. Cała kampania Fundacji Unaweza Jeminaf no była po to, żeby kobiety miały odwagę powiedzieć, tak, jestem wystarczająca. Jestem bardzo wystarczająca i bardzo się cieszę i doceniam, że urodziłam się tutaj, gdzie się urodziłam. Wiesz, po naszej kampanii i po tym, jak spotkałam te kobiety, przyjechałam do domu i sobie myślę, o kurczę, jak dobrze, że ja żyję w tym kraju. Ale no wiesz, no nie jest u nas aż tak źle, nie? Jak mają kobiety na świecie. Zresztą sama najlepiej wiesz. Tak, a Marta wspomniała o kampanii Fundacji Unaweza. Co chcesz powiedzieć światu, w której wystąpiły kobiety, jedna z Afganistanu, jedna z Libanu, jedna z Ukrainy. Wszystkie musiały uciekać i znalazły schronienie w Polsce. Więc tak, pod tym względem rzeczywiście. Ale zastanawiam się, bo dzisiaj czujesz się wystarczająca. A jak było, kiedy miałaś 17 lat i zaszłaś w ciążę? Naprawdę się cieszyłam. Jak to? Nie krzyżuję palców, a nogi mam skrzyżowane, wyprostuję. Naprawdę się cieszyłam. Mhm. Ty miałaś chłopaka, z którym się spotykałaś od 13 roku życia. Właściwie nawet nie znałaś innego świata, tak? Poza nim. 17 lat, zachodzisz w ciążę. No i tak, dla wielu osób jawi się to jako katastrofa, ale nie dla ciebie. Im bardziej ludzie mówili mi, że to jest katastrofa, tym bardziej ja wierzyłam w to, że nie. Ja w ogóle, wiesz, miałam jakieś takie poczucie, że to moje dziecko to czuje. Znaczy poczucie, ja to wiedziałam, że on to czuje. I nie pozwalałam ludziom tak mówić o moim stanie. No nie zgadzałam się na to, ale wiesz, no było to ciężkie. Ja musiałam zmienić szkołę, bo chodziłam do szkoły dziennej, średniej. Przeprowadziłam się do innego miasta. Zamieszkaliśmy z babcią mojego męża już wtedy. Ile miałaś lat, jak wyszłaś za mąż? Wiesz co, już chyba... Znaczy, pamiętam, że na pewno braliśmy ślub przez sąd. Musieliśmy mieć zgodę sądu. Dobry. I w ogóle, wiesz co... Sąd powiedział nam tak, to była kobieta i mówi tak, jak ja was tutaj zobaczę za 5 lat, że wy się rozwodzicie, to ja wam rozwodu nie dam. Dała nam za 6. O. Nie wiem, czy ta sama, ale trwało to 6 lat. A to nie było trochę tak, Marta, że tak bawiliście się też w dorosłe życie, w dom? Hmm? Oczywiście, że się bawiliśmy w dom. Mhm. No stąd to się wszystko wzięło, nie? Że obydwoje zaczęliśmy się bawić w dom. Ale pięknie to nas... Pani, jesteś pierwszą osobą, która po prostu odkryła, co tam się zadziało wtedy u tych dzieci. Mhm. Tak, no. My obydwoje pochodziliśmy z rozbitych domów. Bardzo chcieliśmy założyć swój. Mhm. I strasznie nam się śpieszyło, nie?
żeby to było. No, często tak jest, że kiedy w własnym domu nie masz jakiegoś ciepła, oparcia, kiedy to nie funkcjonuje tak, jak czujesz, że mogłoby funkcjonować, to młodzi ludzie szukają siebie nawzajem po to, żeby stworzyć swój dom, głęboko wierząc, że u nas będzie inaczej, że zrobimy to byśmy chcieli, żeby było. A potem się okazuje, że... To były przysięgi, że to będzie inaczej. Wiesz, to były noce przegadane, że to będzie inaczej. Ja w swoim domu miałam przeogromne wsparcie od mojej mamy, która jest cudowną kobietą siłaczką i wychowała nas trzy sama. Masz dwie siostry, starszą i młodszą. Starszą i młodszą. Tylko, że wiesz, ona, żeby nas wychować, musiała bardzo dużo pracować, więc jej często nie było. Wyjeżdżała też za granicę do pracy. A tata? No, tata to jest taki, wiesz, latał sobie po swojemu i tam żył sobie po swojemu. No, był bezdomny i jak gdyby na własne życzenie. No. On się bawił w inny dom. Miał wiele domów. Tam, gdzie usiadł, tam był jego dom. A do którego momentu pamiętasz tatę w swoim życiu? Do ostatniego. Ja, wiesz, Martyna, ja się z nim w Gdańsku... Ja nie wiem, jak to w ogóle było, bo wiesz, ja co chwilę kupowałam telefon komórkowy. Jakiś taki, wiesz, mały z jakiegoś, nie wiem... Lombardu. Można kupować w Lombardzie? Chyba można. I on ciągle go tam odsprzedawał, nie? Więc ja, żeby mieć z nim kontakt, to mu, wiesz, obiecywał mi, że już tego nie sprzeda. No to mu kupiłam, żeby tam, wiesz, móc do niego zadzwonić. My się jakoś tak energetycznie łapaliśmy, wiesz, że jak ja przyjeżdżałam do Gdańska, no bo ja pochodzę z Gdańska, do mamy, do babci, to jakoś tak tata wpadał. Ja nie wiem, o co chodziło, że on, wiesz, pojawiał się wtedy, nie? Zresztą moja mama jest na tyle siłaczką, że pomimo tego, że on tam jej no, troszkę w życiu nabroił, naprzeszkadzał, to ona mu później bardzo dużo pomagała. On tutaj, kurczę, no niestety był chory, tak? Na chorobę alkoholową. Ale mama go wspierała do samego końca, wiesz. Zupę mu dała w słoiku, wiesz, na wynos, nie? On jej drewno porąbał. To taka była jakaś taka dziwna relacja, no. Ale on tak się pojawiał, wiesz, on tak pojawiał się i znikał. Kupowałaś mu telefon, żeby być z nim w kontakcie, on go odsprzedawał, żeby mieć pieniądze na alkohol, a ty znowu kupowałaś mu telefon, żeby być z nim w kontakcie. Yes. No, niezły wariat był. Nie, do samego końca, wiesz, strasznie żałuję, że się z nim nie pożegnałam, bo jechałam, już byłam w trasie do Gdańska, wiedziałam, że tata wylądował w szpitalu, tylko że on już tak często lądował w tym szpitalu i wiesz, i tak często mu tam ciągle się gdzieś wywijał, że myślałam, nie, no dobra, no jadę do tego Gdańska, jadę. I zadzwonił telefon, że wiesz, jest sesja, duża sesja i sobie myślę, nie, no kurczę, zrobię to, zawracam. I zawróciłam. No i on, kurczę, tego dnia zmarł, wiesz? I się nie zdążyłam z nim pożegnać. Mówimy już o czasie, kiedy jesteś fotografką w Warszawie, robisz wielkie sesje, a ja jeszcze wrócę do tego momentu, kiedy zaszłaś w ciążę, czyli lata wcześniej. Kto w ogóle pierwszy się zorientował, że ty jesteś w ciąży? Moja babcia prowadziła warzywniak, a ja po prostu, wiesz, wpadałam po szkole do niej i stałam tak przy tych ogórkach kiszonych i cały czas tam, wiesz, co z nią rozmawiałam i cały czas te ogórki, ja jej zjadałam pół wiadra tych ogórków. I ona tak któregoś dnia, chodź tu. Kupiłam ci test. Ty jesteś na pewno w ciąży. No. I zrobiłyśmy z babcią ten test. I kurczę, jestem w ciąży. Ona mówi, czekaj, biegnę do mamy na górę i powiem jej, żeby na cię nie krzyczała. I tak było? Tak było. A ktoś z tobą w ogóle rozmawiał o antykoncepcji? Zabezpieczałaś nie, się? Nie, u nas w domu nie rozmawiało się o takich rzeczach. To polecam podcast, który nagrałam z Anią Rubik o edukacji seksualnej, bo ona by się przydała młodym osobom. Bardzo. No wiesz, dzisiaj się o tym mówi. Kiedyś to był jakiś taki wstydliwy temat. Znaczy, dla wielu też dzisiaj jest, ale no, wtedy to było naprawdę. No ale wiedziałaś, skąd się biorą dzieci. No oczywiście, że tak. Ja naprawdę świadomie bawiłam się w dom. Dostawałaś jakieś dobre rady, co zrobić? Aha. Bardzo dużo osób mówiło mi, że ja nie dam rady. A ja tam sobie w środku mówiłam, znaczy ja się z nimi nie kłóciłam, bo ja byłam taka, że wiesz, wiedziałam swoje i sobie myślałam w głębi, że to ja wam pokażę, ja nie dam rady. No to jak dawałaś radę? Tam był codziennie świeży obiadek, ewentualnie czasami z rosołku pomidorówka. Codziennie, dwa razy dziennie spacery, wiesz, no ja na... Kacper był wychuchany, nikt się nie mógł do niczego przyczepić, a już tym bardziej powiedzieć, że ja nie daję rady. I to naprawdę robiliśmy to za małe budżety. Bo na samym początku, jak urodziłam Kacpra, pamiętam, że dostawaliśmy po 500 zł od każdej, wiesz, Maciek dostawał od swoich rodziców, ja od mojej mamy, nie? Na miesiąc.
zanim nie poszłam do pracy, do księgowości. Mhm. To jak to było, że zostałaś księgową? Więc tak, na początku pracowałam w ogóle w inwentaryzacji. Jednak, wiesz, takie dorabianie sobie, tak? Inwentaryzację stacji paliw w całej Polsce. I to były jakieś takie, no takie szarpane wyjazdy, że my jeździliśmy z jakimiś dziewczynami i liczyłyśmy towar, czy się wszystko zgadza. Ha? No i któregoś dnia wyjeżdżamy, tak wiesz, 7 rano. Musiałam do toalety, więc skoczyłam sobie tam na górę. Nie wiem, dlaczego pojechałam na drugie piętro. Nie wiem, nie pamiętam. I poszłam do toalety, która była połączona z kuchnią. I siedział sobie tam gościu, a ja jestem taka, że jak ktoś siedzi, to ja zagadam. Nie dość, że powiem dzień dobry, to się zapytam, nie wiem, coś tam jeszcze. No i jakoś tak go zagadałam, że dał mi robotę taką, wiesz, na umowę, zlecenie w właśnie dziale księgowości. Ile miałeś lat? No myślę, że tak 19. Mhm. Mhm. Bez skończonej szkoły ekonomicznej w trakcie robienia, tak zagadałam dyrektora finansowego. Długo pracowałaś? 6 lat. O! No, ja później nawet dostałam awans. Starszy sprzedawca hurtowej ilości paliw, jakoś tak. Próbuję sobie to złożyć z tym, co ty dzisiaj robisz. Więc okej, okay, pracujesz w tym koncernie paliwowym, jesteś księgową, ale miałaś po drodze różne dziwne prace. No. Wymień kilka. Zbierałam ślimaki z babcią, winniczki. Miałyśmy taką miarkę i musiałyśmy takiego winniczka, wiesz, przerzucić przez miarkę. Jak on przeleciał, to niedobry. To trzeba było, to on musiał jeszcze polatać. Popełzać. 350 chyba kilogram był na skupie. Jak każdy chyba w młodości pracowałam też jako barmanka i to w ogóle jest hit. Ja później w tym właśnie klubie zostałam selekcjonerem, a potem menadżerem. Generalnie łapałaś się każdej pracy, żeby utrzymać się na powierzchni, żeby utrzymać dziecko. Małżeństwo się rozpadło po 6 latach. I co dalej, Marta? Zostajesz sama. Mhm. A to możesz sobie wyobrazić, bo to jak gdyby ja nie chciałam tego rozstania, możesz sobie wyobrazić. Nie chciałaś? Nie, no w ogóle to był jakiś taki koszmar dla mnie, ale taki, nie wiem ile lat ja płakałam. Że to się, wiesz, no, ja marzyłam, że my od tego 13 roku życia i potem będziemy opowiadać historię naszym wnukom, mając 80 lat i się kiwając na tych takich, wiesz, fotelikach bujanych, że to będzie takie, wiesz, no bo kurczę, ludzie mówili, że my nie damy rady, a ja obiecałam, że damy radę, tak? A tutaj się okazuje, że mieli rację, nie daliśmy, nie? Nie utrzymaliśmy tego małżeństwa. Mhm. Ale ja się nie dziwię, że nie... Znaczy, my dzisiaj jesteśmy w bardzo dobrym kontakcie, wiesz. Nawet śmiałbym powiedziała, że Maciek jest dla mnie, wiesz, głupie to, ale jak brat. Wiesz, my sobie możemy pogadać jak naprawdę dwie bliskie sobie osoby. Ten moment twojego życia jest też ważny o tyle, że doświadczyłaś takiej siły kobiet. Zobaczyłaś też wokół siebie kobiety, które trochę pomogły ci zrozumieć, kim jesteś i co chcesz w życiu robić. No wiesz, no bo to kobiety zawsze były dla mnie wzorem, tak? Tata, tak jak już ci wspominałam, no inaczej dźwignął życie, a moja mama była taką bohaterką, która gdzieś tam ciągle jej życie rzucało kłody pod nogi, ona, wiesz, się z tego ciągle wygrzebywała. Moja babcia to już jest w ogóle dla mnie taka kobieta, to jest taka moja ikona, gdzie jak mam jakiś gorszy czas, to sobie myślę, ty Wojta, naprawdę to jest problem, a teraz pomyśl, jakie babcia miała problemy w życiu. I jak to ogarnęła, nie? Założyła rodzinę, gdzie, wiesz, miała 7 dzieci. Przebierała się za świętego Mikołaja dla swoich wnucząt. U nas świętym Mikołajem była moja babcia w Boże Narodzenie. No to rzeczywiście siła kobiet. Ale faktycznie to kobiety zawsze mi towarzyszyły w życiu i może stąd, wiesz, tak bardzo je lubię, no. Ale pamiętam, bo wspominałaś mi o takiej rozmowie, którą odbyłaś, kiedy byłaś w najgorszym momencie też finansowym, tak? Zaraz po rozwodzie. I że usłyszałaś pewne kilka zdań, które bardzo na ciebie wpłynęły. Piękna kobieta, przepiękna. Do tej pory pamiętam, jak wygląda, nie pamiętam niestety, jak ma na imię, ale jeśli nas ogląda, a jest duża szansa, to ja serdecznie jej za to zdanie dziękuję. Jak odchodziłam z księgowości, ona wiedziała, co się dzieje w moim życiu. Zresztą wszyscy, wiesz, ja tam wtedy ważyłam jak szczypiorek po 50 kilo. Taki stres. Byłam załamana. Powiedziała mi tak, mam nadzieję, pani Marto, że kiedyś, jak jeszcze coś takiego się pani przytrafi i będzie pani musiała odchodzić od jakiegoś mężczyzny z domu, to bierze pani torebeczkę i jedzie sobie pani na wygodne wakacje.
wiesz, jej chodziło o zaradność, o tą właśnie samowystarczalność, bo ona taka była, nie? To ona, ja chyba u pierwszej osoby, u której widziałam jakąś oryginalną torebkę, to właśnie była ona, nie? Ona chodziła w takich szpilach do pracy i była piękna, zadbane włosy, wszystko tam, wiesz, siedziało, nie? Cudowna była. I te słowa dały mi ogromną moc. Ja sobie obiecałam, że kiedyś będę taką babką. Czyli taką kobietą, która będzie potrafiła sobie stworzyć życie, które sama chce mieć. Tak, taka, wiesz, która decyduje o sobie, otaczam się luksusem, bo lubię, bo mogę, wiesz, mam ładne auto, nie kupił mi mąż, nie kupił mi narzeczony, sama sobie zrobiłam prezent. Lubię, wiesz, lubię to. Jest to dla mnie, nie ukrywam, jest to dla mnie ważne, ale nie dlatego, że jestem gadeciarą, tylko kocham sobie w życiu udowadniać takie rzeczy, że zobacz, zrobiłaś to. A ty odchodziłaś z tej pracy, bo musiałaś, bo chciałaś, bo szukałaś nowego pomysłu? W ogóle jak odkryłaś, kim ty chcesz być w życiu? Ja zawsze byłam plastyczna, zawsze rysowałam. Ja myślałam, że kiedyś będę rysowała do komiksów. To było moje marzenie, jak byłam dzieckiem. Oprócz tego marzyłam też, żeby jeździć na śmieciarce tam z tyłu. Okej. Nie pytałaś mnie o marzenia z dzieciństwa. Wracam do pytania. Jak to się stało? Wiesz co, no stało się tak, że no ta pensja mi nie, samej jednej z dzieckiem mi nie wystarczyła i to było tylko to, bo ja się dobrze czułam w tej pracy. Wiesz, ja na szczęście mam taki charakter, że... Ty się wszędzie dobrze czujesz. Gdzie mnie nie postawisz, to ja się dobrze czuję, wiesz. Zawsze se wszędzie gdzieś tam... To nie jest do końca tak, bo ciebie się nie stawia nigdzie, Wojtal. Znaczy, no ty tak. Wchodzisz no po tak. prostu w każdą dziurę, w każdy zaułek i po prostu ty jesteś tak ciekawską osobą, nawet nie powiem ciekawą świata, ty po prostu wszędzie jesteś. No tak. Więc to nie jest tak, że ciebie można gdzieś postawić. Czyli tam, gdzie wejdę, to się czuję tak, dobrze. To się czuję dobrze. No, ukochuję, wiesz, tą swoją cechę, bo ja ją, no, naprawdę bardzo ją lubię. Więc ze względów finansowych, bo jednak lepiej, ja już robiłam zdjęcia, jak pracowałam w księgowości, przecież swojemu dziecku. Mało tego, swojej siostrze na ślubie, wiesz, takim zwykłym srebrnym aparacikiem, takim idiot kamera. W życiu nie myślałam, że będę fotografem. Po prostu, no tak, nie wiem, miałam taki aparat. No każdy wiesz, robi zdjęcia dziecku i na ślubach. Marzyłam, żeby zrobić mu taką sesję zdjęciową, ale u fotografa, ale nie było mnie na to stać, więc sama układałam jakieś miśki, nie miśki, wiesz, jakieś tam rzeczy i go aranżowałam i mu robiłam. Takim jednym z przełomowych momentów był ślub mojej siostry. Pochodzimy ze skromnego domu, gdzie wiesz, gdzie takie wesela były, że tam babcia kupywała, wiesz, świnie i każda ciocia dostawała jakaś część świni i to się, wiesz, robiło razem, nie? Wspólnie. No nie ma na fotografa ślubnego. Kto zrobi zdjęcia? No Marta, bo ona ładnie rysuje, nie? No to też zrobi. I ja tym srebrnym aparatem, no i zrobiłam. I postanowiłam, że siostrze zrobię album. Piękny album w niespodziance z tych zdjęć. Znalazłam jakiś program w takim komputerze, jeszcze wiesz, takim wielkim. Wszyscy mówili PS, skrót Photoshop, nie? A ja wygooglałam PS i jakiś sobie ściągnęłam zupełnie inny. Taki z jakimiś naklejkami, promykami i tak dalej. Odwaliłam takie zdjęcie siostrze. Ponaklejałam tam motylki, wiesz, w tym programie, w tym PS-ie. Motylki, takie wpadające promienie, chmury, no w ogóle ramki. Wszystko wykorzystałam, co było w tym programie. Jeleń na rykowisku też było? Na bogato. Ja nie wiem, czy było ich widać na tym zdjęciu. I tak byłam dumna i zadowolona z tej mojej pracy, że wrzuciłam ją do oceny na forum fotograficzne. Fotoik się nazywało to forum fotograficzne. Strasznie żałuję, że już cię nie... Ono chyba od roku nie istnieje. Nie zdążyłam niestety zrobić screenów, bo tam było moje konto i wszyscy mogli zobaczyć, jak ja zaczynałam, jakie ja robiłam zdjęcia. Tak mnie tam zjechano, że ja nie umiem, że co ja tutaj robię, czy to jest żart, że to chyba był jakiś pierwszy hejt w internecie, wiesz, w Polsce. No totalnie, że nie umiem, a nie wolno mi mówić, że ja nie umiem. Bo jak mi powiesz, że ja nie umiem, to ja się nauczę. Wiesz, o co chodzi. Więc ja się wylogowałam stamtąd, a nazywałam się wtedy W. Martini na tym, no bo nie było już, by tam Marta Wojtal było pewnie, nie wiem, no nie wiem, takie się robiło niki. Więc się wylogowałam z tego niku, założyłam sobie nowe konto i ich obserwowałam, które zdjęcia oni chwalą. Mhm. I później na mojej siostrze kochanej, którą serdecznie pozdrawiam i całuję, uczyłam się robić zdjęcia. Ona była malutką blondyneczką z wielkimi gałami i wszystkich rozczulała. I pamiętam, że zrobiłam jej takie zdjęcie przez szybę, popsikałam, wiesz, taką psikaczką, dała mi do rączek malutkiego kotka
I ona tak wyglądała przez okienko, taka smutna bardzo, z tym kotkiem. No i ja ciach zdjęcie, nie? I wrzuciłam je na forum i w ogóle... Ja potem byłam administratorem tego forum, wiesz, robiłam tak wspaniałe foty. Poznałam tam super chłopaków, którzy mi doradzali. Oni wiedzieli o tej historii? Jak ty zaczynałaś z tym swoim albumikiem? Nie, ja się ukrywałam. Ja już się nie przyznawałam, że tamto zdjęcie, co kiedyś ktoś rzucił z motylkami, to byłam ja, nie? Ja zaczęłam wrzucać już, jak były dobre temu. Jak już te portrety były takie przemyślane, zresztą zobaczysz sobie, dziewczynkę z kotkiem też mam. Ja moją siostrę charakter, ja emocjami zawsze grałam. Zawsze robiłam bardzo emocjonalne portrety, bo wiesz, co ja robiłam? Ja dowiedziałam się po latach na terapii, skąd u mnie tyle emocji, wiesz, w zdjęciach. Dzisiaj są emocje, a wtedy, zobaczysz, było naprawdę dwa razy bardziej. To były wszystkie moje emocje takie, co ja przeżyłam jako dziecko przy rozstaniu moich rodziców i tego, że brakuje mi tego taty. I wiesz, no i mamy po części też, nie? Bo dużo pracowała. Więc ja tą moją biedną siostrę przebierałam za takie bezdomne dziecko, brudziłam ją, wiesz, dawałam jej taką kremeczkę chlebka. I wszyscy kochali te zdjęcia, bo oni, wiesz, ludzie rozczulali się na ich punkcie. No i tym zdjęciem z kotkiem przez szybkę wygrałam, zajęłam drugie miejsce na świecie w konkursie Canon Misja. Także tak. To było moje jedno z pierwszych zdjęć w ogóle zrobionych lustrzanką. Tą lustrzankę wzięłam na kredyt. Że ja dostałam ten kredyt wtedy. Niesamowite. No to w ogóle fajne. Kocham tą historię, bo to jest takie, wiesz... Od zera do bohatera. No, jeszcze bohaterem nie jestem, bo ja mam niestety apetyt na... Znaczy niestety, bardzo stety mam apetyt na więcej, wiesz. W Polsce robię już dużo, ale teraz chciałabym już na świat. No, tak skromnie, jak to Wojtal. Słuchaj, ale uwierzyłaś, że robisz naprawdę dobre zdjęcia. Zdobyłaś tę nagrodę w konkursie i postanowiłaś przyjechać, zawojować Warszawę. No, gdzieś tam sobie już dorabiałam takimi zdjęciami, wiesz, że robiłam koleżankom i im dzieciom i tam... I zauważyłam, że kurczę, tak na tym to można tak ładnie uzbierać. A gdybym ja może się tym zajęła zawodowo, no bo wiesz, no miałam małe... Dzięki Bogu ja miałam te siostry i tą mamę, bo one mi pilnowały, no i przedszkole i babcie, ale wszyscy na zmianę pilnowali Kacpra, jak ja tak na te wszystkie etaty, wiesz, pracowałam. I między innymi... Bo pewnie o to mnie zapytasz, masz tam takie pytanko? Wyprzedzam ten wywiad. Dawaj, super, jedziesz. Myślę, że zapytasz mnie o to, jak to się stało, że znalazłam się w Warszawie i jestem tu z tobą przy tym stole i zaczęłam robić zdjęcia do magazynów. Jak to było, że znalazłaś się po raz pierwszy w Warszawie? Bo przyjechałaś do Warszawy i się jednak odbiłaś od tego miasta. Oj, i... bardzo. No właśnie. Wydałam wszystkie swoje oszczędności. Z płaczem takim wracałam, z kredytem na pralkę. O, okropnie było. Na chwilę porzuciłam nadzieję, że to się uda. Ale na chwilę, bo szybko się odnalazłam, wiesz, wróciłam do klubu, w którym wcześniej pracowałam i wymyśliłam im imprezy. Imprezy, które się nazywały Fashion Night. Myślę sobie tak, kurczę, jako menadżer klubu, jakie miałam zlecenie od mojego szefa? Sprowadzić do klubu jak najwięcej bogatych mężczyzn, którzy zostawią dużo pieniędzy na barze. Proste, proste, tak? A gdzie przychodzą bogaci mężczyźni? Tam, gdzie są piękne kobiety. Więc co ja zrobię? Zrobię im pokaz mody. Będziemy szukać w całym Trójmieście modelek. Pozdrawiam wszystkie dziewczyny, które brały udział w tych konkursach. Z niektórymi mam do tej pory kontakt. Ja będę się na nich uczyć robić zdjęcia, bo wygraną będzie sesja zdjęciowa u Marty Wojtal. Tak sobie to wykombinowałaś. Zaproszę jury, a mało tego, Martynka. Przecież w Gdańsku jest duża firma z odzieżowa, tak? Wszyscy wiedzą jaka. Pozdrawiam. To ja ich wkręcę w to, żeby byli sponsorem tego konkursu i ubierali mi te dziewczyny. I wtedy ta firma mnie zauważy, jak ja robię piękne zdjęcia i da mi jakieś zlecenie. No i wiesz, ja to tak sobie wszystko zbudowałam, nie wiem, zrobiłam z 6 tych Fashion Night. Te dziewczyny przyjeżdżały przepiękne, wiesz, błożyli, potem były sesje zdjęciowe. Ja u Marty Wojtal. Bajki tam się działy, poznałam dzięki temu jakichś pierwszych makijażystów, z którymi działałam, wiesz, bo wcześniej to sama malowałam te wszystkie moje koleżanki, czesałam i robiłam im zdjęcia. I te moje księgowe, bo księgowym też się oberwało zdjęciami. No i później już poznałam taką super ekipę, gdzie w każdym wolnym czasie sobie trenowaliśmy, nie? Ktoś mi... robiliśmy jakieś elfy, nie elfy i robiliśmy przepiękne zdjęcia. Nawet teraz, jak dzisiaj tak o tym opowiadam, to tęsknię trochę za tymi czasami. Bo ja tak poszłam, wiesz, nie robi się już takich zdjęć jak wtedy. Pokażę te moje elfy, piękne były, no.
Kiedy nabrałaś wiatru w żagle? Kiedy rozwinęłaś skrzydła i kiedy odważyłaś się znowu przyjechać do Warszawy? Wiesz co, pomógł mi w tym bardzo taki fotograf, Wojtek Olszanka. To poszło pocztą pantoflową, że ta dziewczyna robi ładne zdjęcia. Dostawałam jakieś malutkie zleconka. To na koncercie, to tamto, to jakieś prywatne zlecenie. I pamiętam, że dostałam zlecenie w Sopocie na Top Trendach czy na jakimś tam. I pracowałam wtedy jako taki fotograf backstage'owy Dody. Jak to się stało? Doda śpiewała u nas w klubie. I robiłam jej zdjęcia, spodobało się menadżerowi i tam, wiesz, zaprosili mnie na Top Trendy. No to ty, dziewczynko, będziesz tam robić zdjęcia, tak? Tak, więc super było, wiesz, bo ja miałam taką plakietkę artysta, czyli inaczej niż wszyscy fotografowie. Mogłam wchodzić na backstage i tak dalej, no i byłam od Dody, a to był tak gorący czas Doroty. Ja w ogóle ją serdecznie pozdrawiam i przysięgam, że odpiszę. Bo jesteśmy, wiesz, umawiamy się na sesję i ja myślę, że Dorota nie wie, że to jestem ja, wiesz? Czyli nie pamięta ciebie, że... Może mnie nie pamiętać. Ona wtedy była zbyt zajęta. Ja byłam taki, wiesz, trochę zawstydzony gówniarz, to jak nawet robiłam jej zdjęcia, to mi się ręce trzęsły, że wiesz, przecież to jakaś sławna pani jest, nie? No i słuchaj. I chłopaki się mnie pytają, ej, co ty tutaj robisz? No bo oni przecież się wszyscy znają, nie? Ci fotografowie, czy ze sobą szkoły kończyli. Co ja tutaj robię? I skąd ta plakietka artysta? I mam aparat, więc się mną zainteresowali. Mam aparat. Nie zawaham się go użyć. No i powiedziałam, że no jestem tutaj fotografem, tak, z Gdańska, tak, jestem fotografem, no bo mam aparat, jestem fotografem, to chyba jasne, nie? Poprosił mnie, mówię, a pokaż, jakie to robisz zdjęcia. I to było tak, że ten festiwal trwał parę dni, czy tam, nie wiem, cały weekend. Ja mu na następny dzień przyniosłam album wydrukowany z tymi moimi alfami i nielfami i tak dalej. On mówi, o kurde, jakie zdjęcia, ty naprawdę nie kończyłaś żadnej szkoły? Ty pomyśl, żeby się przeprowadzić do Warszawy, ty tam zrobisz ogromną karierę. W sensie, ty coś mi do tyndyng. W sensie, fotograf mi to mówi? Z Warszawy? Kurde. Jadę tam. No i przyjechałam. Odłożyłam jeszcze trochę kasy, pozbierałam trochę tych ślimaków, przyjechałam, ale przyjechałam już z troszkę większym backupem, bo w międzyczasie pracowałam, tak jak już mówiłyśmy o tym, w wielu jakichś różnych branżach, między innymi przy projekcie Plaża TVN, jako hostessa. Ty jeszcze hostessą byłaś po drodze, no. Ale tak, byłam hostessą i pracowałam też, tam mieliśmy do wyboru, nie? Mogliśmy albo, nie wiem, wachlować Oliwiera w strojach kąpielowych i tam, wiesz, dogrywać do kamery. Oliwiera Janiaka, pozdrawiamy serdecznie. Serdecznie to w ogóle, ale to zaraz wyjdzie z rozmowy. Albo mogłaś się przebierać za takiego... że bez oczu, no taki kombinezon był i takiego, wiesz, głupka udawać na plaży i tam ludziom machać i w ogóle. Najczęściej wybierałam to, ale czasami ktoś chciał inny pobiegać w tym kostiumie, więc miałam kontakt z Oliwierem. No i dogadaliśmy się z Oliwierem. Ja mu pokazałam, portfolio, znaczy zdjęcia i on faktycznie jako pierwsza osoba dał mi taką stałą pracę w fotografii, bo miałam takie stałe zlecenia w magazynie Mailman, w którym on był naczelnym, nie? Więc wydreptałam sobie znajomości u Janiaka. Nazywasz go ojcem swojego sukcesu? Oj, bardzo, tak, oczywiście. Przecież to jest w ogóle, wiesz, jest to tato mojego sukcesu, bo to jest człowiek, który mi ogromnie zaufał. Długo mnie męczył reportażami, ja bardzo długo robiłam wszystkie eventy w Warszawie, wiesz. Martyna, ja na pewno znajdę tyle twoich zdjęć z tych eventów, no bo wiesz... Moich? Jeśli chodziłaś na jakiekolwiek eventy, bo ty chyba nie jesteś eventowa. Nie, nie, ale nie, był czas, że byłam bardziej. Tak. To może tak być, że znajdę, bo to było z 13 lat temu i ja, wiesz, biegałam. I dlaczego ja, wiesz, stałam się takim eventowcem w Warszawie, że moje zdjęcia zaczęły być rozpoznawalne, że o, to ta reportażystka, nie? One były po prostu inne od wszystkich zdjęć fotografów, bo ja nie umiałam robić zdjęć nocnych. Więc one były często poruszone, niedoświetlone, prześwietlone. I ludzie w tym, wow, wiesz, że wow, jakie fajne, inne. I przez to, że tak bardzo mi zależało na tej pracy i chciałam mieszkać tutaj w tej Warszawie i robić tę karierę, to robiłam tych zdjęć strasznie dużo i fotografowałam wszystko, strzałki na podłodze i wiesz, i Oliwier mówi, a ty masz oko, ty wszystko widzisz, nie? A ja po prostu robiłam tych zdjęć na zapas, żeby tam się czasami ktoś nie czepił, że czegoś nie sfotografowałam. Że coś się wybierze potem, nie? I słuchaj, ja przez 2 lata chyba robiłam te eventy. W ogóle nie dostawałam wszystko, co, wiesz, żaden fotograf nie chciał robić w Mailmanie, no to zrobi to Wojtal, nie? Kiedyś podeszłam do Oliwiera i mówię, kurde stary, błagam cię, daj mi jednego człowieka, pojedynczego, jakiś portret do zrobienia. On mówi, ale ty lubisz, ty chcesz?
Ja mówię, tak, marzę o tym. On mnie chyba wtedy wysłał do Josha, Josh Hartnett. Jak to? I zaczęłaś od tego? Tak, zaczęłam od tego i to w ogóle świetna historia. Pojechałam tam z Willem Richardsonem, takim dziennikarzem. Cudowny człowiek. Ty to się umiesz wkręcić. I ani słowa nie mówiłam po angielsku. I nikomu się nie przyznałam, żeby dostać tą robotę, nie? Tylko Willowi. A Will tak trochę po angielsku, trochę po polsku. I dopiero jak wjeżdżaliśmy windą, to powiedziałam Willowi, że nie mówię. Więc jak ja się z tym... No ale no zrobiłam z ciebie, wiesz, no, na migi, na wszystko. Wodzireja, imprezy, wiesz, szybko i skutecznie. Przywiozłam taka dumna te zdjęcia do redakcji. Bardzo się spodobały i od tej pory zaczęłam dostawać takich... Wiesz, bo z takimi gwiazdami jak on, to masz ile? Pół godziny czasu? Tak? No bo Will musi zrobić wywiad, ja szybko pach, pach zdjęcie, a ja tam tu go stawiałam, tam chciałam jak najwięcej tych zdjęć, wiesz, przywieźć, żeby one się im podobały. Oliwie dawał mi takie zadania, za co mu dzisiaj bardzo dziękuję, bo mam takie wrażenie, że ja wiem, że zrobię dzisiaj, wiesz, każde zdjęcie, no bo on mi dawał takie rzeczy, rzucał mi wyzwania, na przykład puścił mnie na plan z Mike'em Tysonem, gdzie nawet nie do końca wiedzieliśmy, czy z Willem, bo ja z tym Willem tak, wiesz, jeździłam i te wielkie gwiazdy fotografowałam. Fotografowałam Krasnala z Władcy Pierścieni. No wiesz, on mi dawał takie tematy, gdzie tam były zdjęcia po pół godziny. Nie do końca wiesz, czy się dostaniesz do tej gwiazdy. Wpuścił mnie na Mike'a Tysona. Nie było wiadomo, czy to się uda, czy on się zgodzi w ogóle, ten Tyson, wiesz, czy może coś z boku zrobię, z daleka i tak dalej. Błagam cię, siedzieliśmy z Willem w garderobie i z Tysonem, wiesz. Mam nawet z nim selfie, jak mi ucho odgryza. Tak go zagadaliśmy. I powstała tak pierwsza moja okładka Mailmana. Dostałam okładkę. A Oliwier się zaśmiał, wiesz, mówi, jak mi przywieziesz okładkę. I myślę, ja nie przywiozę? Oczywiście, że przywiozę. I przywiozłam. Boże, ja wyjdę na taką strasznie ten, nie? Zadufaną, taką pewną siebie. No, ale taka właśnie jest. Wiesz co, jest w tym tyle surrealizmu, bo to jest historia, która generalnie nie miała prawa się zdarzyć. Wiesz, nie robi się tak. No nie robi karier, się. Karier, tak? Jakby halo. Nie robi się tak, że pomija się wszystkie kroki po drodze i nagle znajdujesz się na ostatnim piętrze wieżowca, tak? To jest historia z rodzaju niemożliwe nie istnieje. Nie, w ogóle niemożliwe nie istnieje. Ja w to wierzę, wiesz? No nie ma czegoś takiego niemożliwe. Znasz takie przysłowie, jest koniec języka za przewodnika? No pewnie. No i to na tym polegają moim zdaniem wszystkie sukcesy świata. Żeby człowiek, oprócz tego, że jest pewny siebie i wierzy w siebie, oczywiście powinien posiadać trochę pokory, ale powinien być zawsze miły do ludzi. I ja tak naprawdę staram się żyć. Mhm. I wiesz, i pomaga mi to, że ja się nie wstydzę i gadam. Dużo, dużo rozmawiam. Nie krępuję się, czy ktoś jest, nie wiem, 10 rang wyżej ode mnie, czy niżej. Ja każdego sobie cenię i wiesz, i z każdym rozmawiam. I to jest chyba najważniejsze u ludzi, żeby być dobrym dla świata. To wtedy świat ci to odda. Tak mi się wydaje. A jakie zdjęcia wspominasz najlepiej? Jakie sesje dla ciebie były najważniejsze, przełomowe? Taka z Martyną Wojciechowską, nie wiem, czy znasz. Czekaj. Kobieta na krańcu świata. Nie, nie wiem. Pamiętasz nie pierwszą nie naszą sesję? Nie, jak ja się stresowałam. Mało, wiesz, co? Mało ludzi jest takich, że ja się stresuję. No, stresowałam się wtedy przed tą sesją. To była okładka dla zwierciadła. Mhm. My wtedy pamiętam. Pierwszy raz razem pracowałyśmy. Próbowałaś kiedyś policzyć, ile zrobiłyśmy razem sesji okładkowych? Wiesz, że nie. Ale nie liczmy tego. Róbmy po prostu, róbmy. Bo ty policzysz, że za dużo i co, i zaraz zmienisz fotografa. Nie liczymy. Nie, no ale poczekaj, bo zwierciadła pamiętam, potem robiłyśmy taką czerwoną, jeszcze tak, jedną, a potem zrobiłyśmy taką błękitną. Tak. Też, czyli to zwierciadło. Robiłyśmy okładkę twojego stylu, wysokie obcasy tak. Ekstra. I na tej sesji do wysokich obcasów ekstra zrodził się pomysł na kolejną sesję tak. Do wysokich obcasów już i kolejną kampanię społeczną. No właśnie, bo to, z czym ja cię najbardziej kojarzę, Marta, to jest działalność charytatywna, to jest pomaganie, to jest działanie. Ja po prostu ciągle ci widzę na planach zdjęciowych, gdzie trzeba coś zrobić szybko, dobrze i za darmo, bo ja nie znam drugiej osoby, która z takim zaangażowaniem się rzuca we wszystkie absolutnie projekty charytatywne, które są do zrobienia. Czasem mam takie wrażenie i robisz to dobrze, z pełnym zaangażowaniem i po prostu czuć, że ty lubisz pomagać. No kocham pomagać, dlatego że lubię dziękować światu za to, co wiesz, dostałam, co potrafiłam sobie wziąć. W ogóle to jest dla mnie zaszczyt, że ja dzisiaj mogę pomagać. Wiesz, kiedyś ja potrzebowałam pomocy.
Bardzo wstydziłam się o nią poprosić. Ja chyba nawet o nią Martyna nie poprosiłam, tylko wiesz, dzielnie gdzieś tam się zapracowywałam. Wstydziłam się prosić o pomoc i wiem, że takich ludzi jest dużo. Mhm. A ja kocham pomagać, wiesz. I naprawdę dziękuję za to, że mam taką możliwość, że dzisiaj ja nie jestem po tej stronie osoby, która pomocy potrzebuje, tylko mogę wykorzystać swoje ręce, nogi, głowę, talent, który dostałam na to, żeby pomagać. Mhm. Które projekty charytatywne są dla ciebie ważne, które są najbliższe twojemu sercu? Wiesz co, bardzo lubię... ja w ogóle się skupiam na jakichś takich... Jak coś już robi, to na grubo, no. Wiesz, remontujemy cały szpital onkologiczny. Brałaś udział w tej akcji, mieliśmy zrobić tylko plac zabaw dla dzieci. Okazuje się, że ponoć wyremontowaliśmy 3 piętra. Kalendarz Dżentelmeni, też super, wiesz, bo tam w ogóle to, ile Oliwier, ojciec, wiesz, mojego sukcesu, wkłada tam serca. Ludzie sobie nie wyobrażają, ile miesięcy pracy nas ten projekt kosztuje, żeby was wszystkich zebrać, o was zadbać, to wszystko spiąć i tak dalej. I dzięki temu zebrać pieniądze. Duże pieniądze, wiesz, zbieramy duże pieniądze. Sesja ze mną, wiesz, za 70 tysięcy poszła. No kurczę, to jest... Czyli ktoś wylicytował sesję u Marty Wojtal. Kobieta. Za 70 tysięcy, które zostały przeznaczone na pomoc Ukrainie. Tak. Cudnie, nie? Cudnie. I wiesz, dla mnie to jest jeden dzień pracy, tak? Jeszcze przy okazji poznam jakiegoś świetnego człowieka, no bo kurczę, Martyna, no kto wyciąga 70 tysięcy, żeby tak komuś pomóc? No to musi być fajny ludź, nie? Musi być fajny. No mam kolejną fajną babkę w teamie, wiesz. Cudne, zbieram je, kocham, ukochuję. Wrócę jeszcze do tych sesji zdjęciowych. Mhm. Takich ważnych, takich przełomowych, takich, które pamiętasz. Wiesz, no na pewno te początki moje, czyli ten Tyson, ojej, Kliczko. Tam też miałam takie, wiesz... Vitalii Kliczko? Tak, zrobiłam okładkę Mailmana. I też dostałam zadanie takie niemożliwe, nie istnieje. Dali mi chłopaki z Mailmana bilet na walkę. I nawet nie miałam akredytacji, więc musiałam po cichaczu wnosić aparat. Więc jak taką, wiesz, z miną pewniaka, weszłam po prostu na VIP-a. I robiłam zdjęcia, mam portrety, mam okładkę, mam, okładkę, wiesz... Okładkę zrobiłaś, chociaż nawet akredytacji nie miałaś? Tak. A byłaś umówiona z Vitaliem, w ogóle wiedział, że ty będziesz? Nie. Weszłam na VIP-a, na pewniaka. Nie miałam VIP-a. Po prostu mówiłam, hi, hello, hi, ha. Weszłam tam. No i nic. Ustawiłaś sobie Vitalia, Kliczko, tak, do zdjęć? Tak, poprosiłam go o portret, no. No tak, wiesz, no, taka chudziutka blondynka, no kto by się, wiesz, tak. Kto by odmówił? Tak, proszę, mogę panu zrobić zdjęcie? A on się nie spodziewał, wiesz, że to będzie taka fota, nie? Daj jakieś przykłady jeszcze sesji zdjęciowych. No nie, no Zbigniew Wodecki. O, jak kochałam z nim pracować. To był człowiek, który wchodzi na plan, przedstawia się każdemu. Dzień dobry, Zbigniew Wodecki. Wiesz, jakby nikt nie wiedział, jak on ma na imię i nazwisko, nie? Ale dla niego mogli ludzie nie wiedzieć, więc się każdemu przedstawiał, z każdym miło witał. Tomasz Kot. No bardzo lubimy z sobą pracować. Mam hita. Dawid Podsiadło. Wiedziałaś, że to mój kuzyn? Nie. Ja też nie. Słuchaj, Dawid jeszcze wtedy nikomu nie był znany. Oliwier mi go przyprowadził na zdjęcia do Mailmana. Młody chłopak, wiesz, zupełnie niepodobny do nikogo, taki chłoptaś. Żadna tam gwiazda. Nieśmiały, cudowny, milutki i tak dalej. No i robimy mu zdjęcia. Nie okładkę, bo to jeszcze nie był wtedy ten Dawid Podsiadło. Nie wiem, czy śpiewa, czy jest aktorem, czy po prostu robię zdjęcia, dostałam zlecenie. Później, parę lat później, robię mu okładkę do innego magazynu, ale już okładkę. I to już jest Dawid Podsiadło. Bardzo szybko mu poszło od, wiesz, tamtej sesji. Słuchaj, ale robiłaś wiele, wiele zdjęć Ani Lewandowskiej, Idzy Świątek. Robert Lewandowski też. Robert Lewandowski, okej, okay, czyli akurat tutaj gwiazdy sportu. I wiesz co, opowiadasz, że miałaś tę sesję, opowiadasz jakieś takie ogólniki, natomiast to, za co bardzo cię cenię i dlaczego też lubię z tobą pracować, bo nigdy, choć chyba dobrze się znamy i dużo przegadałyśmy, nigdy nie opowiadasz tak naprawdę żadnych szczegółów z planu. Ja się nigdy od siebie nie dowiedziałam żadnej plotki. A jeśli ktoś cię pyta o jakieś szczegóły bardziej bądź mniej intymne, ty mówisz zawsze pomidor. Tak.
Dlatego, że ja uważam, że nasz zawód wymaga ogromnej dyskrecji, bo ludzie nam dają totalnie zaufanie, wiesz, swoje, nie? Nie możemy opowiadać i to ja o tym uczę na warsztatach fotograficznych, które robię, że to jest bardzo ważne, że nie mówimy źle o ludziach, tak? Jeśli z kimś sesja ci nie poszła, nie złapałeś wajbu, miewałam takie, po prostu o tym nie mów, zapomnij, tak? Najwyżej nie pracuj już z tą osobą, ale nie roznoś tego, no bo Martyna, kto by mi ufał, gdybym ja była peplą? W tym całym zamieszaniu i twoim już rozpędzonym życiu pojawia się partner i pojawia się kolejne dziecko. Tak, Franuś. Mhm. Ma 8 lat w tej chwili. Tak. Słuchaj, takie pewnie standardowe pytanie. No jak pani to godzi, tak? Te wszystkie sesje, wyjazdy z wychowaniem dziecka? No, to jest takie pytanie, które się pojawia najczęściej. Tak, a ja nie znoszę tego pytania, bo ono jest bardzo, uważam, seksistowskie, bo mężczyzn nikt nie pyta, jak godzą pracę, nie wiem, operatora kamery, fotografa, dziennikarza, nie wiem, podróżnika z wychowaniem dziecka. Słyszałaś kiedyś taką historię? No nie. No właśnie, a my ciągle na to pytanie musimy odpowiadać. Że porzucamy, nie? No. Nie, to ja nie podrzucam. Ja po prostu nie dogaduję się z ojcami moich dzieci jako partnerka, ale są cudownymi ojcami. Franek ma przecudownego tatę i my go wychowujemy pół na pół. Tomek świetnie się nim opiekuje i wiesz, wtedy kiedy jest mój czas z Frankiem, to jest mój święty czas z moim dzieckiem, my go tak fajnie przeżywamy, że u nas w domu naprawdę nie ma dram. Wiesz, ja nie jestem znudzona macierzyństwem. Jestem ciągle stęskniona za moimi dzieciakami. Codziennie mam tyle fantastycznych spotkań, pracy, nie wiem, wyjść. Super jest. Ja oczywiście szanuję kobiety, które są z dziećmi w domach. Oczywiście. Jest ich, to wiesz, to jest ich wybór. Uważam, że mają bardzo trudną pracę, bo muszą być i pielęgniarkami, i nauczycielami, no wszystkim, wiesz, parę mają etatów. Tylko czasami tak się zastanawiam, po swoich doświadczeniach życiowych, oczywiście nikomu tego nie życzę. Ja nie przewidziałam tego, ja o tym nie marzyłam w moim pierwszym małżeństwie, że ono się zakończy. I teraz jesteś kobietą, która siedzi w domu z dziećmi, mąż pracuje, no bo tak sobie ułożyliście to życie, a wy się po tym rozstajecie. I jeszcze zazwyczaj rozstania na początku są w nieprzyjaźni. I ten mężczyzna nie do końca będzie chciał ci pomagać. I co wtedy z tobą? Jak się utrzymasz? No wiesz co, znam kobiety tak uwikłane właśnie w te oczekiwania społeczne, że nie są w stanie wybrać swojej drogi życia, tylko podążają za tym, no jak wypada. No więc zachęcamy do tego kobiety wszystkie, żeby nie robiły jak wypada, tylko tak jak czują. Jak czują, dokładnie. Właśnie, tak jak czują. O, i to jest, wiesz, no ja totalnie żyję tak jak czuję. To jest, ja po prostu teraz idę jak tor, to jest najlepszy Martyna okres w moim życiu. Ja się budzę rano i jestem człowiekiem, który nie ma ani jednego problemu. Ani jednego. Wiesz, to kiedy 3 lata temu powołałam do życia Fundację Unałaza, miałam takie marzenie, żeby dawać kobietom skrzydła. I wierzę, że wszystko, co zrobiłyśmy, również dzięki tobie, dziękuję za tę pomoc, to jest coś, co daje kobietom skrzydła. Tak, mamy projekty w Tanzanii, w Meksyku, na Madagaskarze, mamy projekty w Polsce. Działamy na różnych frontach, ale ja uważam, że... Jej, ty działasz na cały świat, kobieto. A ty sobie tak luźno o tym mówisz. Ty ratujesz dziewczyny w ciąży, które mieszkają na wysypisku i teraz mają dom. No kochana jesteś, dziękuję, że... Co, myślisz, że umniejszam to? Bardzo! Wiesz, no to kurde, ty robisz to na taką skalę, ty ratujesz ludziom życia, a nie dodajesz kobietom skrzydeł, Martyna. Myślę sobie, że czasem to pomaganie wcale nie musi być jakoś nazwane, to nie musi być wielka fundacja, to nie trzeba wpłacać nigdzie pieniędzy, naprawdę. Czasem wystarczy zatrzymać się przy kobiecie, która cię mija codziennie na klatce schodowej i widzisz, że jest smutna, nie wiem, słyszysz krzyki w mieszkaniu obok, widzisz, że ma jakieś ślady przemocy fizycznej. To i prawda. Po prostu zatrzymać się, popatrzeć jej w oczy i powiedzieć, czy wszystko jest okej. Okay. Tak. Czy nie potrzebujesz pomocy? A i ty to robisz. Ty to robisz, bo ty parę razy na sesji mnie zaczepiłaś, jak ja byłam w takim słabym momencie. Pamiętam, że tak łapałaś za ramię i tak, Wojtal, u ciebie wszystko jest okej? Okay? A ja, tak. Były tak, nie wiem, pewnie nie pamiętasz. No bo pamiętam. No, takim poszłaś po prostu głęboko, że tam skłamać to było tak ciężko.
Słuchaj, bo ja wierzę, że właśnie to, co najważniejszego możemy my dla siebie zrobić w rozumieniu pomagania, wspierania, dawania drugiej kobiecie, wyciągania do niej ręki w trudnym momencie, to jest właśnie to. Zatrzymać się. To nawet nie musi być twoja znajoma i przyjaciółka. Tylko dać taką uważność, dać taką energię i takie poczucie, że w ogóle masz się na kim oprzeć i masz od czego wystartować do nowego życia. Bo czasem brakuje tego, żebyś poczuła tę energię. Jest taka drogeria, w której jak coś kupisz, to tam pani bierze od ciebie, wiesz, pieniążki i zawsze daje ci taką karteczkę i tam jest zawsze coś napisane, że albo ale masz piękne buty, albo ale masz piękną torebkę i pani to pisze ręcznie. I to jest takie, że ja zawsze tak a się uśmiecham, wiesz, bo ta pani mi coś napisała takiego miłego. To nic, że to jest ich strategia marketingowa, ale mi jest tak miło, jak ona mi napisze, że ja mam ładną torebkę i tak sobie później idę z tą torebką i sobie myślę, ale mam ładną torebkę. To są właśnie te takie drobne gesty, które powinniśmy robić, bo to później się w taką kulę śnieżną, wiesz, kulę zbiera. Dobra w tak, tym przypadku. Kulę dobra. Mhm. Za często zauważamy braki tego, i za czego często nie o nich ma. Mówimy. I za często o nich mówimy. A jak często podkreślamy to, co jest pięknego, dobrego i tak po prostu to komunikujemy? Kurczę, właśnie ja tak zaczęłam i wiesz, jak się cudownie żyje. Ja w ogóle nie myślę sobie, że ojej, nie wiem, czegoś nie mam. Tak fizycznie, nie? Że ojej, czegoś nie mam. Tylko sobie myślę, kurczaki, ile ja mam, wiesz, że o wow. I inaczej się żyje. Tak samo, nie wiem, w domu, we wszystkim innym. Zaczęłam to bardzo wcielać w życie. Nie wiem, co mi się stało, że aż tak. I żyje się cudownie, że właśnie nie myślę o tym, czego jeszcze nie mam. Po to sobie tam, wiesz, zdobędę, ale o tym, co ja mam. No dzisiaj rano ciężko mi się wstawało, bo jestem po jakimś, wiesz, w tydzień zrobiłam 4,5 tysiąca kilometrów i przejechałam Polskę wzdłuż, wszerz. Nie wiem, jak znowu to zmieściłam w czasie. Tak? I kolejny no tak, bohater, widziałaś, jak dzisiaj wleciałam do ciebie, wiesz, w kapciach. Jestem zmęczona, ale wstaję rano i sobie myślę, kurde, jaki mam fajny dzień. Nie dość, że sobie polatam tym swoim nowiutkim samochodem, wiesz, włączę sobie tam muzyczkę, tararara. Jadę na rozmowę z Martyną. Jeszcze miałam mieć w międzyczasie spotkanie z klientem, ale to już za długo gadamy. Wieczorem mam piękną sesję zdjęciową z przepiękną kobietą i już nie jestem zmęczona. Wy mnie pomalowałyście i zobacz, jak ładnie wyglądam. I się chce. I nic nie widać. Zrobiłyśmy razem kilka projektów dla Fundacji Unałaza i ten, który robiłyśmy ostatnio, jest szczególnie bliski mojemu sercu. A ja mam nadzieję, że tych koszulek się sprzeda dużo, dlatego mam hope. Hope, ja mam miłość, którą wysyłam do świata. Pamiętam, Marta, jak się spotkałyśmy na sesji zdjęciowej do Wysokich Obcasów Ekstra i postanowiłaś wymalować moje ręce, znaczy tych rąk było dużo, nie tylko moje, wymalować w różne napisy. Ja tak pamiętam, co to w ogóle za pomysł? Tak, jakie ja pamiętam, że byłaś przeciwna, a no, ja powiedziałam tak, ci... Tak, powiedziałam, że to jest w ogóle fatalny pomysł. Wiadomo i tak, że nie wejdzie na okładkę, no bo przecież nie może wejść zdjęcie, gdzie masz na ciele po prostu mnóstwo napisów, a tam jeszcze musi być tytuł magazynu i wszystko. Więc tu Wojtal i jej zasoby kreatywności. Niech jej będzie. Słuchaj, i to zdjęcie wyszło świetne. Dziękuję ci za ja to. W ogóle patrząc na to zdjęcie, pomyślałam sobie, ojej, to jest świetne. Ile tam jest komunikatów? Tak? A co ja chcę powiedzieć światu? A co ty chcesz powiedzieć światu? I pomyślałam, że każdy z nas mógłby takimi napisami i w ogóle swoją postawą życiową wysłać jakiś komunikat do świata. I tam dokładnie w tym momencie zrodził się ten pomysł na kampanię Fundacji Unałaza. Co chcesz powiedzieć światu? Pamiętam, że wybrałam 4 hasła. Enough, peace, love and hope. I postanowiłam uczynić je hasłami przewodnimi tej kampanii. Enough, bo dość. Czego mamy dość, Wojtal? Dość mamy co, bierności świata, dość mamy traktowania innych jak gorszych, mamy dość tak naprawdę tego, że dzieje się źle i że możemy coś z tym zrobić, a nie zawsze wykorzystujemy tę szansę. I wierzę, że to, czego najbardziej potrzebujemy, to pokój, miłość i nadzieja. Dokładnie. No i oprócz tego, że powstała świetna sesja do Wysokich Obcasów, że powstała kampania Fundacji Unałaza, powstał też spot. Tak. Którym chciałabym się podzielić. Spot, który zresztą wymyśliłaś i wyreżyserowałaś. Tak, ale w ogóle i my to, wiesz, bo ludzie może myślą, że my jak pracujemy, to w ogóle jest świta produkcja, nie wiadomo jaka.
Ja w ogóle to kocham z tobą, że jesteś taką, że my robimy takie studenckie, wiesz, rzeczy. Po prostu, że z partyzanta, że no, jak robisz rzeczy dla fundacji, no przecież nie będziemy teraz zamawiały tutaj filmowca za 40 tysięcy złotych, no bo nie, no bo to by... Te pieniądze to na fundację trzeba wpłacić, a nie na filmowca. Więc my to tak robimy swoimi siłami. I tak bardzo jakoś tak podwór... A to się nam wszystko tak pięknie udaje, bo ten spot jest fajny. Wiem, że oczywiście, wiesz, bo ja jestem tutaj młodą panią reżyserką, mam długopis, to sobie reżyseruję, nie? Wiadomo. Nie, mam taką ambicję, wiesz, żeby poreżyserować trochę reklamy, dlatego tak bardzo upierałam się, że ja wyreżyseruję ten spot. Oczywiście, że nie miałam na to czasu. Ale wiesz, że to ja w ogóle nie mogłam wymyślić początku do tego spotu, bo ja wiedziałam, o co w nim chodzi, co ja chcę światu powiedzieć przez niego, ale totalnie nie wiedziałam, jak w ogóle zacząć. I jechałam autem i padł mi telefon i nagle włączyło mi się radio, takie i tak mnie to wkurzyło i sobie myślę, kurde, mam pomysł na spot, to się musi takim wkurzającym radiem zaczynać. Dość. Dość dzielenia ludzi na lepszych i gorszych. Dość stereotypów, strachu, nietolerancji. Dość bierności świata. Do kampanii społecznej Fundacji Unaweza zaprosiłam trzy wyjątkowe kobiety. Zena uciekła z Libanu. Nilofar z Afganistanu. A Larysa z Ukrainy. W Polsce znalazły bezpieczne schronienie. Głośno mówią o tym, że dziś bardziej niż kiedykolwiek potrzebujemy pokoju, miłości i nadziei na lepsze jutro. A ty? Co chcesz powiedzieć światu? Więcej informacji o kampanii Co chcesz powiedzieć światu znajdziesz na stronie unaweza.org. Trzecie urodziny Fundacji Unaweza, to już taki też moment, żeby podsumować. Mnóstwo zabranych pieniędzy dzięki wam, dzięki widzom, dzięki wielu ludziom dobrej woli. Wiele zaangażowanych osób, ale przede wszystkim wiele podopiecznych, które pięknie wykorzystują szansę, którą dostają. Bardzo mi zależało, wiesz, kiedy w ogóle tworzyłam tę fundację, żeby to była taka fundacja, która jest blisko człowieka, która jest obok i trzyma za rękę cały czas i znamy te nasze podopieczne. Każdy, kto wpłaca pieniądze na naszą fundację, też widzi dokładnie, co się z nimi dzieje. Tak? Jak się zmienia życie tej osoby. Masz takie poczucie sprawczości. Tak. My nie rozwiązujemy problemów globalnych, do tego są inne fundacje, tylko chcemy towarzyszyć naszym podopiecznym w ich pięknej drodze do tego, żeby byli w innym, lepszym miejscu niż do tej pory. I tak się dzieje. Bardzo ci dziękuję też za sesję zdjęciową z Kabulą, która w zasadzie od początku była inspiracją do tego, żeby w ogóle powstała fundacja. Zresztą stąd może nie wszyscy wiedzą, sama nazwa Unaweza pochodzi z języka Swahili, czyli języka oryginalnie używanego przez Kabulę i oznacza you can, możesz. Tak. A razem możemy więcej. I to jest w ogóle cudowne. Ja to ukochuję w twojej fundacji. To bardzo mi też wyróżnia, bo faktycznie widzę, jak później jest los tych ludzi i że to nie jest jednorazowe. Tylko, że wiesz, ty przede wszystkim, to ty też tym ludziom dajesz wędkę i możliwość nałowienia sobie dalej ryby. No właśnie, nie ja, my. Znaczy, to jest... tak, no ale to twój pomysł. Martyna, nie umniejszaj sobie, już nie patrz sobie, którą kolejną. Weź tu, siadaj i celebruj, no. Ty się uspokój, też musisz troszkę ten, o sobie. Naprawdę, jesteś cudowna i wiesz, zawsze chciałam ci to powiedzieć, a teraz ci powiem to w telewizji. Nie w telewizji, tylko na kanale Dalej, ale prawie jak w telewizji, bo przecież dzisiaj każdy może mieć swoją telewizję. No, to prawda. W jakimś sensie. To a propos celebracji, mam pewien pomysł. Uwaga! Za kadru! Słuchaj. Z okazji trzecich urodzin Fundacji Unaweza. Zawsze się boję to robić. Musisz trzymać korek, bo tu wyskoczy. Poczekaj, chyba wyjdzie teraz jakiś kompletny brak mojego profesjonalizmu w tym zakresie. Dobra, ja nie pracowałam jako barmanka, przyznam od razu. Mam to zrobić? Nie wiem. Mogę zrobić, bo to tak wyskakuje. Tak? Mocno. Możesz się krzykniesz, a po se krzyczy. Celebruj, rób to. Nauczysz się. You can.
Una beza. Możesz, naprawdę masz. Mówiła, że zachowałam się po prostu infantylnie. Nie, wyzdrażyłaś. Słuchaj, i teraz uwaga, czekaj. Tak, uwaga. Mm-hmm. Dobrze, dobrze nalewam. Pięknie, cudownie. Słuchaj. No to oficjalnie. Z okazji trzecich urodzin Fundacji Unomeza, z wielkim podziękowaniem za wszystko, co robisz. Wszystkiego, co najlepsze. I proszę o więcej. Nie byłabym sobą, gdybym tego nie zrobiła. O, jak jesteś kochana. Spożywamy napoje wyskokowe, ale 0%. Kurczę, ja też to zamówię, bo to w ogóle, ale jakie doskonałe. To prawda? W ogóle... No. Można? Więc ponieważ nie mogłybyśmy zachęcać na kanale dalej do spożywania alkoholu, można celebrować bezalkoholowo. Ale słuchaj, można mieć mnóstwo energii, pijąc coś bezalkoholowego i tańczyć na stołach. I ja właśnie mam taki czas. Bardzo, bardzo ci dziękuję. Jeszcze raz. Bardzo dziękuję za to spotkanie na kanale dalej. Zapraszam na kolejne. Zachęcam oczywiście do tego, żeby zasubskrybować i nie przegapić. I bardzo tobie dziękuję za czas, energię, również bardzo dziękuję. Kreatywność w ogóle i za to, że jesteś i za to, jaka jesteś. Mucio, mucio. Dziękuję. Odcinek powstał przy współpracy z Answer.com, marką, która razem z tobą poszukuje lifespiracji. Dalej to spotkania z ludźmi, którym się chce. Zasubskrybuj, żeby nie przegapić.